Stanisław Janecki, teraz jest z nami pan poseł Koalicji Polskiej, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Paweł Bejda. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Szanowny panie pośle, jeśli przyczyną śnięcia ryb w Odrze były glony, to czy można było coś radykalnie z tym zrobić na poziomie rządu? No bo owszem, można było sprawić, że zasolenie będzie mniejsze, że zrzuty słonych ścieków, szczególnie z przemysłu, mogłyby być bardziej kontrolowane, no ale to także są ścieki z miast. Wspominałem w rozmowie z panem Bogdanem Rzońcą, eurodeputowanym, o zaskarżeniu Polski za łamanie dyrektywy ściekowej, bo to większość miast w Polsce, 1200 na 1600 aglomeracji, nie oczyszcza dostatecznie dobrze ścieków. I to moje wprowadzenie jest takie, jeszcze trochę niski stan wody i wysoka temperatura. Czy łatwo będzie odpowiedzialność przypisać konkretnym jednostkom, konkretnym instytucjom, firmom za tę katastrofę, i czy to jest temat polityczny, skoro to wygląda na kwestię dość skomplikowaną? Panie redaktorze, słusznie pan zauważył, jeśli. I tutaj nie da się przykryć tylko i wyłącznie sprawami naturalnymi to, co się stało w Odrze. I tutaj tą odpowiedzialność trzeba podzielić jakby na dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest to, czy państwo zadziałało, czy zostali ludzie powiadomieni, że nie należy do Odry wchodzić, że nie należy poić zwierząt, czy premier był i o określonej porze powiadomiony, co oczywiście odpowiedź jest nie, dlatego że sam o tym mówił pan premier, że za późno dowiedział się, czy Wody Polskie, czy Inspektoraty Ochrony Środowiska podjęły wczesną decyzję i o odpowiedniej porze. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest taka, kto to zrobił. I tutaj bezwzględnie powinien ten sprawca być znaleziony i ukarany. No ale jeśli to są algi, to one po prostu sobie się namnażają, to są mikroorganizmy, więc trudno się zorientować bez szczegółowych badań, że liczba tych alg jest już tak duża, że przy niskim poziomie wody mogą zatruwać ryby i wszelkie inne organizmy, więc może się nie dowiemy, kto to zrobił. Przypomnę tylko panu posłowi, że masowe śnięcie ryb na Łabie w 2014 roku, też spowodowane takim nałożeniem się czynników, nazwijmy to, naturalnych, nie zostało do dziś wyjaśnione. No tak, ale proszę powiedzieć, algi rozwijają się w słonej wodzie? Słonej. Czy w wodzie słodkiej? Słonej, no słonej, więc wspomniałem w pierwszym pytaniu, że zasolenie jest powodem oczywistym. A Odra jest wodą słodką, w związku z tym no gdzieś ten niekontrolowany zrzut wód słonych nastąpił do Odry i stąd pewnie również i rozwój różnego rodzaju organizmów, w tym tych takich słynnych złotych alg. I dlatego należałoby znaleźć tego winowajcę, który zrzucił te wody słone. I być może, że stąd oczywiście to nałożenie też, czyli niski stan i to, co się w tej chwili dzieje w atmosferze i w naturze, też w jakiś sposób spowodowało to, co się w tej chwili dzieje. Natomiast zrzucanie odpowiedzialności na naturę, tylko i wyłącznie na naturę, jest błędem, dlatego że jak w przyszłości podobne działania niecnych ludzi, którzy coś takiego robią i zatruwają rzeki, by nastąpiło, to wydaje się, że należałoby zwiększyć możliwość monitorowania i tutaj mam ogromne pretensje do Wód Polskich, do tego molocha, na którego chcę panu powiedzieć, że klną wszyscy, łącznie z samorządowcami, z przedsiębiorcami, dlatego że uzyskać jakiekolwiek pozwolenie wodnoprawne czy jakąkolwiek opinię od Wód Polskich, to jest po prostu droga przez mękę.
Jest jeszcze taka kwestia, którą nie podnosili politycy akurat Polskiego Stronnictwa Ludowego, tego straszenia Polaków rtęcią. To działa na wyobraźnię, bo wiadomo, rtęć jest trująca, działa na mózg, na centralny układ nerwowy, płuca, nerki. Czy to nie było pochopne i jednak... Nie powinno się tak straszyć ludzi, nie wiedząc jeszcze, co jest przyczyną. Sama katastrofa jest już dostatecznym strachem, a ta rtęć to trochę niestosowne wydaje się, a może nawet mocno niestosowne. Ale proszę zauważyć, jak zachowywali się urzędnicy, w tym ministrowie z obecnego obozu rządzącego, którzy mówili, że absolutnie nic się nie stało. Jeden z nich bodajże chciał się rozebrać i iść się kąpać, to dobrze, że nie chciał, jak ten jeden z przywódców indyjskich, pić wodę z Gangesu, dlatego że wtedy być może, że skończyłoby się to tragicznie i dobrze, że tego nie zrobił. Nie było informacji, ta informacja była niespójna. Ministrowie, urzędnicy ratowali się jak mogli, bo jeżeli nie dopilnowali pewnych rzeczy, no to ten chaos informacyjny był szalony. To przerzucanie odpowiedzialności. Jeżeli ja słyszę, że wiceminister środowiska, młody człowiek, ustawia do pionu premiera, no to wie pan, to trochę zakrawa na kpinę. I tutaj ci, którzy zostali odwołani, to jest wierzchołek góry lodowej. Dla mnie osobistą odpowiedzialność za to, polityczną odpowiedzialność za to ponosi pani minister Moskwa i pan minister Ozdoba, i to te dwie osoby przede wszystkim powinny ponieść konsekwencje tego, co się stało. Ludzie nie mieliby pretensji, jeżeli byłaby informacja, po pierwsze, że co się dzieje, nie należy wchodzić do Odry, nie należy poić zwierząt, no bo chcę panu powiedzieć, że przecież krowy też piły w tym czasie wodę z Odry i później te krowy dają mleko. To mleko gdzieś poszło do sprzedaży. Ja nie wiem, co w tym mleku jest. To, że był brak informacji, to, że państwo od razu nie zadziałało, to był najpoważniejszy błąd. No ale tu też wina się rozkłada trochę na samorządy, na wojewodów, na różne instytucje. Też nie jest tak, że Polską się rządzi wyłącznie z pozycji Alei Ujazdowskich i Urzędu Kancelarii Premiera. No wszyscy w jakimś sensie. No niestety. A teraz niestety się przerzuca tak, odpowiedzialnością. Proszę zauważyć, co się stało, jeżeli chodzi o Wody Polskie. To jest instytucja, która jest instytucją centralną, a te wszystkie kompetencje, które mają w tej chwili Wody Polskie, były w kompetencji samorządów na poziomie województwa. Czyli no, dobrze pan tutaj zauważył, że w tej chwili jest to centralne działanie, które według mnie jest absolutnie błędne, dlatego że samorządy bliżej są danych zjawisk i jeżeli byłoby to w kompetencji samorządów, to być może, że byłoby to szybciej zdiagnozowane i byłaby szybsza reakcja. No tu ja mam wątpliwości, dlatego że w samorządach jest łatwiej, jakby to powiedzieć, o takie znajomości, które są także niedobre, czy pewne układy przy wykrywaniu skażeń środowiskowych, no bo tam kolegom się idzie na rękę w jakimś sensie, a instytucja centralna tych problemów z takimi układami trochę patologicznymi nie ma, ale chciałem zapytać pana o te kwestie odszkodowań. Będzie specjalne posiedzenie Sejmu dla tych, którzy stracili na tej katastrofie. 3010 zł takiej jednorazowej, jakby to powiedzieć, zapomogi chyba, tak to nazwać, dla tych, którzy w tym czasie jakieś utracili zyski czy przychody. Czy to rozwiązuje problem i jak długo pana zdaniem możemy odczuwać skutki tego, co się stało? Bo tak patrząc na Odrę, to ona się dość dobrze regeneruje, ale oczywiście to jest być może złudzenie, bo jeszcze się przecież te ryby rozkładają, może być jakaś druga fala jeszcze tego wszystkiego. Oczywiście te odszkodowania to jest kropla w morzu potrzeb tych przedsiębiorców, którzy całymi rodzinami, bo to były przedsiębiorstwa rodzinne, którzy żyli z Odry i tak jak pan słusznie zauważył, może być jeszcze nawrót wtórny, dlatego że ja w rozmowie z ichtyologami, oni mówią, że te największe ryby,
To zalegają na dnie jeszcze. Zalegają na dnie, one nie wypływają, bo tam ktoś powiedział, że to podobnie jak, to takie drastyczne może porównanie, ale podobnie jak ktoś się utopi, to po paru dniach na skutek tych gazów wypływa na wierzch. Tutaj te ryby zalegają i to jest taka tablica Mendelejewa, teraz może być na dnie Odry i w tym momencie jak to zostanie w jakiś sposób wzburzone, czyli będzie to coś, co jest nawrotem. I dobrze, że będzie to posiedzenie Sejmu 2 września. My też domagaliśmy się, żeby jak najwcześniej, żebyśmy wrócili do Sejmu i zaczęli pracować nad tymi najpotrzebniejszymi ustawami. My również jako Klub Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyliśmy teraz projekt ustawy, który zamraża ceny energii elektrycznej na poziomie końca czerwca tego roku dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To jest bardzo ważne, dlatego że dam tutaj przykłady, piekarnie, pralnie, jakieś cukiernie, które zużywają dużo prądu, muszą też podlegać ochronie. Ale także dostałem w tej chwili sygnał od piekarni z gminnych spółdzielni, między innymi z Szatku, ze Zduńskiej Woli, z Ozorkowa, z Poddębic. Dostałem taki sygnał, że tam one są opalane węglem, piece, które wypiekają chleb. I Polska Grupa Górnicza obiecała tym gminnym spółdzielniom, że będą przetargi na węgiel. I do tej pory te przetargi nie są uruchomione. Węgiel się kończy, więc zaraz nie będzie wypiekany chleb, który... Ale czy to trzeba ustawowo rozwiązywać? Panie redaktorze, ja tylko sygnalizuję tutaj w mediach ogólnopolskich, że taki problem jest i dobrze by było, że jeżeli Polska Grupa Górnicza nie staje na wysokości zadania, to żeby dobrze by było, żeby ten mój głos był słyszalny na poziomie rządu. Jeżeli rząd nie zareaguje, to my jako posłowie będziemy reagować. A jeszcze jest jeden problem. Dwie wielkie firmy wytwarzające nawozy sztuczne zostały zamknięte czasowo z powodu ogromnych cen gazu. Czy to grozi na dłuższą metę problemami w zaopatrzeniu rolnictwa w nawozy? No bo minister Kowalczyk mówi, na jesień jest dostatecznie dużo. Czy to jest trwały problem i jak to wpływa na ceny nawozów? I tutaj też jest brak tej informacji, dlatego że są również dwugłosy w rządzie. Jedni mówią, że starczy, drudzy mówią, że jest to ta wątpliwość i tutaj rolnik powinien wiedzieć, na czym stoi. Jeżeli nawet ma tych nawozów braknąć, to po prostu te nawozy trzeba sprowadzić z zagranicy. Jeżeli te fabryki, które są w tej chwili spółkami Skarbu Państwa, nie dają sobie z tym rady. A rzeczywiście cena gazu jest w tej chwili porażająca, dlatego że dostałem też sygnał z branży budowlanej, konkretnie z przedsiębiorstw, które produkują płytki. Czy pan wie, że w tamtym roku o tej porze koszt jednej kilowatogodziny to był 80 zł, a w tym momencie Orlen przysłał umowę z kosztem 1380 zł za kilowatogodzinę. Panie redaktorze, dzisiaj w gazetach nie jest tylko rolnictwo. Są porównania cen w całej Europie i dotyczy to niestety wszystkich. Musimy na tym skończyć, panie pośle. Pan Paweł Bejda, poseł Koalicji Polskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gościem Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrego dnia.